Sposoby odżywiania się. Na Ziemi istnieje pięć królestw organizmów. Są to zwierzęta, rośliny, grzyby, bakterie i protisty. Wszystkie one potrzebują pokarmu, aby żyć. Część z nich, a mianowicie rośliny i niektóre bakterie, potrafią same wytwarzać pokarm. Są więc samożywne. Pozostałe organizmy muszą pobierać pokarm z otoczenia. Są więc cudzożywne. Proces, dzięki któremu roślina wytwarza pokarm, nazywamy fotosyntezą. Aby doszło do produkcji pokarmu, potrzebne są jednak trzy składniki. Pierwszy z nich to woda, którą roślina pobiera najczęściej z ziemi za pomocą korzeni. Drugi składnik to dwutlenek węgla pobierany z powietrza. Trzeci zaś składnik to słońce. Rośliny pochłaniają światło dzięki barwnikowi o nazwie chlorofil. Pewnie zastanawialiście się czasem, dlaczego większość roślin ma zielone liście. Otóż sprawia to właśnie chlorofil. Powtórzmy raz jeszcze: rośliny są organizmami samożywnymi, ponieważ żaden inny organizm nie jest im potrzebny do wytworzenia pokarmu. Organizmy cudzożywne mogą zdobywać pokarm na co najmniej trzy sposoby. Po pierwsze, mogą one po prostu zjadać inne organizmy. Tak postępują najczęściej zwierzęta. Na przykład roślinożerne krowy jedzą trawę, a mięsożerne niedźwiedzie jedzą ryby. Drugi sposób polega na żywieniu się szczątkami innych organizmów. Na przykład dżdżownice żywią się szczątkami znajdującymi się w glebie, a niektóre gatunki grzybów rozkładają szczątki martwych drzew. Trzeci sposób to pasożytnictwo, czyli odżywianie się kosztem innego organizmu, który wciąż jest żywy. Tak postępuje na przykład kleszcz, gdy wczepia się w naszą skórę, lub tasiemiec, który żeruje w naszym systemie pokarmowym. To, że jeden organizm zjada drugi, wcale nie chroni go przed byciem zjedzonym przez inny organizm. Takie zależności ukazują tak zwane łańcuchy pokarmowe. Ich schemat najczęściej wygląda tak. Pierwsze ogniwo stanowi producent pokarmu, czyli najczęściej rośliny. Które jak już wiemy są samożywne. Kolejne ogniwo stanowi konsument roślinożerny, czyli na przykład zwierzę żywiące się roślinami. Kolejne ogniwo to konsument mięsożerny, który żywi się konsumentem roślinożernym. A ostatnim ogniwem jest kolejny konsument mięsożerny, który żywi się mniejszym konsumentem. Spójrzmy teraz na przykłady. W środowisku leśnym. Producentem może być na przykład borówka czarna, której owocami żywi się między innymi jeż, zjadany przez lisa, którego z kolei zjeść może wilk. W środowisku wodnym, na przykład w jeziorze, producentem może być rdestnica, której liśćmi żywią się ślimaki żyworódki, zjadany z kolei przez okonie, które same padają ofiarami większych od nich szczupaków. Na koniec ciekawostka: czy wiesz, że niektóre gatunki tasiemców pasożytujących u człowieka osiągają nawet 20 metrów długości, to wysokość równa siódmemu piętru.